Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj będziemy sobie ogrywać czwarty dzień nowego serwera W55 na naszym wojowniku. Nagrywam to tak jak wam mówiłem chwilkę po nagraniu wczorajszego odcinka w ten sam dzień, no bo jednak wczoraj pokazywałem wam co się działo ciekawego trzeciego dnia, a dzisiaj wam nagram czwarty dzień, który wleci piątego dnia. Mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzało, no ale stwierdziłem, że fajnie wszystko po kolei z tej postaci przynajmniej na początku udokumentować na odcinku. Na serii właśnie i tak dalej. Co się zmieniło? Tak naprawdę niewiele, bo tak jak mówię, nagrywam to dosłownie chwilkę po tamtym odcinku. Przede wszystkim wpadły nam procenty z wyprawy, więc to akurat jest jak najbardziej git. Tak więc no mamy już 108% zamiast 106. Ja na to czekałem, żeby tutaj zacząć tą ławkę. Po drugie klikałem klaser, tam miałem chyba około 60%, w tym momencie mamy już prawie 66%. Jest ten święty graal, leciałem po prostu od pierwszej pozycji tam do chyba 500 w dół, każdego sprawdzałem i co mi tam migało, to po prostu sobie atakowałem, także z tym nie ma problemu. I o czym wam jeszcze nie wspomniałem na poprzednim odcinku, to wiedźma. Coś z tą wiedźmą również jest nie tak, ale niespodzianka, kolejny błąd właśnie na tym W55. Z tego co pisali po wrzuceniu dwóch itemów do wiedźmy, na przykład w niedzielę były klaty bodajże, ta wiedźma rosła o 1%. I w momencie, gdy ja odblokowałem tą wiedźmę, to już miałem datę pierwszego czaru i jak widzicie jest on dzisiaj o 16 będzie ukończony, czyli to jest około tam w sensie no to jest wiadomo poniedziałek, tak jak mówię, bo nagrałem to w poniedziałek, no ale już w czwarty dzień serwera będzie pierwszy czar, również wydaje mi się, że to za szybko idzie, pierwsze czary przeważnie idą bardzo wolno i dopiero później z każdym kolejnym idzie to szybciej, no ale co zrobić. Dobra, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę w tym momencie pod tym filmem, zostawiajcie komentarz jak tam wam idzie po tych czterech dniach na serwerze, możecie oczywiście subać dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki macie w przypiętym komentarzu i opisie i przypominam o moim kodzie, którego można używać do 20 levela na W55, macie w opisie postaci, macie nad kamerką. I okej, możemy sobie powolutku zaczynać. Tak, no awką muszę dobić ten 95 level, nie mam tu za dużo procent na tego, nawet szczerze mówiąc nie chce mi się już tam kombinować i go klikać, bo nie ma już weekendu epickiego ani nic takiego, także na pewno będzie to o wiele cięższe. Także dobijemy awką 95, potem kluczyk na tym 95 również z awki, przy okazji jakieś pupile połapy, które jeszcze mogę. Tutaj mamy na przykład światło, step strapionych mamy razy 2 z tego co widzę, tu mamy noc, tu mamy noc, tu mamy obydwa dzień. Dobra, no to powinno powiedzmy w miarę to lecieć, no i okej, myślę, że możemy zaczynać. Nie odbieram tego kalendarza, to co już mówiłem wczoraj, bo chyba dostanę więcej expa, jak go odbiorę na późniejszym. Dobra, i mamy step strapionych, mamy pustynię przesłoneczną, tylko właśnie pytanie, pustyni przesłonecznej żadnej nie było. Ja teraz już będę to co chwilę sprawdzał, tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie, mamy step strapionych, ale to nie są jakieś dwa najważniejsze pupile, więc chyba wezmę po prostu... Kurde, no co jest? Właśnie to jest to, że się strasznie buguje ten kalendarz, no ale okej. Chyba po prostu wezmę lepszą misję tą, no bo mówię, to nie są jakieś bardzo ważne pupilki, więc one wpadną później. Lecimy dalej, co my teraz mamy? Pustynia przesłoneczna, czarnolas, no i tu mamy zmurszały las. Dobra, to bierzemy to po prostu i dalej, magma karon, miasto propolis, no to chyba możemy wziąć to, chyba miałem jakiegoś pupila, dokładnie, mamy jajo, no i okej, i możemy sobie tego pupilka odblokować, mamy złotkę, git, chociaż no najbardziej, czy ja mogę w ogóle coś dostać? Tak, mogę krainę Rogeni, to mi bardzo pomoże. Dlatego, że dzynka, od razu ją nakarmimy, pokonamy sobie tutaj żeluzę i po prostu da nam to expa. Tylko no pytanie, czy ta dzynka nam się pojawi. O, jest, kraina Erogenii. Dobra, to biorę bez dwóch zdań. Zresztą to jest najlepsza misja. Zobaczcie, jak fajnie akurat nam wyszło, że udało się ją ogarnąć. Jak o niej mówiłem. No i teraz klikamy tutaj cyk, cyk, cyk. No i mamy od razu żeluzę, którą ubijemy. No i właśnie, zawsze to mniej te awki będę musiał zrobić dla levela, bo dużo mi da to środowisko. W tym momencie jeszcze te środowiska sporo dają. Czyli okej, dzynkę już mamy z głowy, no i dobra, jeżeli chodzi o pupilki, to już robiłem od razu po północy, bo wiadomo, na początkach serwerów najlepiej zrobić od razu po północy, bo jeszcze ludzie nie zdążą nakarmić swoich petów i tak dalej, to nam daje powiedzmy jakąś tam przewagę, no ale dobra, to akurat nie aż takie istotne, lecimy dalej. Step strapionych, miasto propolis, no tu różnicy nie ma dużej, to możemy wziąć ten step strapionych, zawsze tu dam jakieś dodatkowe statystyki, no i okej, jeżeli chodzi o światło, to już mamy fulla. Tu nam zostaje tylko noc, tu nam zostaje jeszcze step strapionych, tu nam zostają obydwa w nocy.
i mamy Wyspę Trupiego Łba, czyli w tym momencie jeszcze mamy dwie lokacje i będziemy mogli sobie już resztę po prostu tych pupików znaleźć w nocy, nie? To jakby chyba logiczne, okej, okay, Magma Caron, miasto Teges, Pustynia Przesłoneczna, no to bierzemy to zdecydowanie i lecimy dalej. Wyspa Trupiego Łba, no i ją jak najbardziej bierzemy, dlatego że jak sami widzicie, Wyspa Trupiego Łba to jest nie dość, że najlepsza misja, to jeszcze nam da peta, więc tak jak mówię, bez problemu i zostaje nam tylko i wyłącznie step strapionych. Tu cały czas muszę pilnować, żeby nie odebrać, no ale sami wiecie, zaraz oczywiście przejdziemy do lochów, także spokojnie, no ale ten 95 level musimy dobić, no a już bez eventu expa to wcale nie jest takie proste, jednak troszkę będziemy musieli wydać. Jest step strapionych, bardzo fajna misja, nie dostaniemy jajka, ale dostaniemy lustro, oczywiście lustro też bardzo, bardzo nam się przyda, dobra, czyli tutaj wychodzi git. No i lecimy dalej, Czarnolas, tutaj sobie weźmiemy to i chyba teraz dostaniemy dokładnie 9-5 level, ok, na wszelki wypadek się przeloguję, ja tu się wolę przelogowywać, bo z tym nowym backendem nigdy nic nie wiadomo. Tak więc, tak jak mówię, na wszelki wypadek, przedmiot do magicznego kociołka, co w ogóle dzisiaj chcę? O kurde, talizmany, to może nie być wcale takie proste, żeby tą misję zrobić, ale jeszcze zobaczymy. I okej, no i teraz wygląda na to, że musimy tylko i wyłącznie szukać klucza, ale... Ale się ten kalendarz pojawia często, masakra. Teraz się uda, dobra, udało się. Erogenia po górze cienistej skały, no to zdecydowanie bierzemy tą misyjkę, najlepsza jest. Ugór orków Maerwyn, nie ma niestety klucza, no to bierzemy to, najwięcej expa nam daje. No i teraz tak, moczary, mary, dobra, to tu bierzemy tą dziesiątkę. No chciałbym nie za wiele zużyć tej awki na ten klucz, no ale wygląda na to, że niestety po górze cienistej skawy, dobra, to bierzemy to. Wygląda na to, że troszkę nam niestety pójdzie, znowu nie ma klucza. Razy 3, okej, to bierzemy to, no i dobra, jeden pasek wygląda na to, że już pójdzie. I klucza niestety w dalszym ciągu nie ma, to jest no troszeczkę słabe, no ale dobra, zaczynamy drugi pasek. Jeszcze było dobrze dzisiaj kibel dostać, nie, na setnym level. No ale zobaczymy, bo z tymi kluczami to też tutaj są niezłe jaja. Gnuśny ogród, moczary, mary, krainy oskór. No niby mamy lustro, ale ja jednak preferuję expa mimo wszystko, więc biorę to. No i w dalszym ciągu nie ma niestety klucza, czyli bierzemy to, Czarnolas, ok, git. Dobra, mamy klatę, mamy jakiś, no i tu akurat lustro fajnej misji, więc weźmiemy. Tu mamy moczary mary, Nigdylandy, ok, więc bierzemy to i od razu sobie użyję tego lustra. No mas... O, i odebrałem przez przypadek expa. No właśnie, to jest to, że za każdym razem jak klikamy karczmę, to ten kalendarz nam się pojawia. No ale chociaż klucz jest, okej. No to pół biedy, można by powiedzieć. Dobra, czyli tak jak mówię, lecimy i atakujemy sobie tutaj przeciwników. Powinno to pójść bardzo łatwo, przynajmniej na początku. Tak więc może ja na razie nie będę tego sprzedawał. Jeszcze musimy rozmontować kilka rzeczy, pamiętamy o tym. No ale dobra, to lecimy sobie po prostu. Mamy jakiś hełmik, plus 125 pancerza, plus prawie 20 stand, więc jak najbardziej, i siła 140, więc tu sobie wsadzimy ten gemik, natomiast to zostawimy na później. No teraz tak naprawdę epiki będziemy mogli tylko i wyłącznie z lochów dostawać, dlatego że jak pewnie wiecie, no już nie ma weekendu epickiego, więc niestety ten progres jest troszkę spowolniony, o może w ten sposób. No ale i tak, zaraz setny level tutaj, 99,5, mamy kolejny itemek, niestety zwykły, no ale trudno. Lecimy dalej, teraz jest piekielny obcy, 164 level, zwiadowca, zobaczmy czy jakoś tu z nim pójdzie. Jak wbijemy już kilka leveli, będziemy mieli małe procenty, to poszukamy sobie oczywiście broni. Broni wiadomo zwykłej, bo no, na epicką nie ma co liczyć. A zwykłe jak już będą dać duże, średnie i będą na samą siłkę, to też powinny być git. Ewentualnie tam dorzucimy jakiś jeden gemik na HP i nie powinno być problemu. Dobra, kolejny nam padł, mamy jakiś kolejny epik, więc jak najbardziej. Tą broń w zasadzie to już mogę wyrzucić, bo już zrobiłem to osiągnięcie, także nie ma z tym problemu. No i wbiliśmy 101 level, jeszcze 4 levele i mamy tą nieszczęsną arenę. Zobaczmy, to jest 170 poziom, a to jest 168. No i ta istota pozaziemska to jest mag, na nią chyba nowa broń byłaby zdecydowanie potrzebna. No to są tylko dwa levele różnicy między nią a tym wojownikiem.
Tak więc wydaje mi się, że tutaj bez nowej broni się nie obejdziemy, ale może troszkę grzybków, może ja wejdę na SF Toolsa w ogóle i sprawdzę procenty, bo tak szczerze marnować grzyby na ślepo to nie ma co, jak będzie tak ponad 0,5% to coś pokminimy, a jak nie to sobie poszukamy tej broni. Poczekajcie sekundę, tylko ja wejdę sobie na ten symulator lochów, oczywiście SF Tools, bo pewnie ktoś zaraz zapyta, nagrywałem o tym odcinek, jak sobie wbijecie, wpiszecie na YouTubie, to na pewno znajdziecie. Ok, W55 klik, logujemy się, no i zobaczymy, jakie my tutaj mamy procenty na tego nieszczęsnego maga. Okej, okay, kręci się, kręci, no i co? Okej, na maga mamy 1,26, a na tego mamy 0,20 na tego woja potężnego, czyli jeszcze ten mag powinien nam bez problemu, na to wygląda, paść. I ewentualnie później sobie, tak jak mówię, poszukamy jakiejś nowej broni. Ten magno 102 level nam da na pewno, no ale to no 1% ponad, to może go troszkę przydusimy tu, zobaczymy jak to wygląda. Nie będę wam chyba za bardzo tych walk pokazywał, bo raczej was to nudzi, możecie dać znać, to tam na przyszłość wezmę pod uwagę, ale pamiętam, że jak zaczynaliśmy na jakimś nowym serwerze i oglądaliśmy walki, to dużo osób to skipowało, bo nie chcieliście oglądać, także głównie liczy się w tym momencie progres. No ma, na magu jest w miarę git, chociaż to też wiadomo zależy, ale tutaj powinniśmy ich bez większych problemów dociskać, że tak powiem, i pokonywać po prostu, no ale zobaczymy. No ponad 1% to jest bardzo dużo, pokonywaliśmy lochy na streamach, kto ma wiedzieć, ten wiem. Kto był, też wie zresztą, że pokonywaliśmy lochy, które tam miały i po 0,30%, 0,40%, nieraz wydając dosłownie kilka grzybów na nie, także powiem wam, że ok, teraz 101 tysięcy, tutaj no problemów być nie powinno, chociaż to jest mag, więc no tu wiadomo, my musimy tych krytów troszeczkę niestety, chociaż w ogóle jak to wygląda, może ja trochę boków dorzucę, wiecie, bo i tak mam trochę tego golda, więc golda bym sobie chciał powoli odkładać, bo za tydzień ma być weekend epicki, więc może również coś pokminimy na tym weekendzie epickim. No ale wiadomo, troszkę w te staty jednak mimo wszystko wydaje mi się, że może dorzucimy. Tu damy 600, tu mamy 615. Też wam chyba podstaw nie pokazałem w ogóle na wczorajszym odcinku, no ale teraz widzicie, jak to wygląda. No i może delikatnie w szczęście, chociaż to szczęście szczerze to i tak mamy na dość wysokim poziomie, ale dobra, dobiję do 500. Zawsze to troszkę procent. Niby się wydaje niedużo i faktycznie na wysokim levelu taki kilka statystyk dorzuconych nie daje za dużo, ale jednak jeszcze na tym etapie w tych lochach to naprawdę te procenty potrafią się fajnie zwiększyć, jak tylko i wyłącznie wrzucimy dosłownie kilka golda. No i dobra, teraz może troszkę zacznę spamować, troszkę zacznę to przyciskać, żeby faktycznie w miarę to szybko padło. Jakiś błąd, ten błąd taki, co trzeba kliknąć OK, jak tak szybciej klikamy, on się pokazywał często, jak pokonaliśmy loch, no ale na 55 się pokazuje po prostu niestety tak o, nie? Jak tylko szybciej klikamy, to on się pokazuje, więc no dobra, siadło. Mamy jakąś broń przy okazji, tylko że no to jest zręczność, wytrzymałość, to za bardzo nas nie interesuje. Mamy teraz smoka obłędu 172 i ten 170, no to wydaje mi się, dostaliśmy w ogóle, zobaczcie, ponad 1,5 levela, wydaje mi się, że teraz zdecydowanie musimy poszukać już jakiejś nowej broni przede wszystkim, no i może coś tam jeszcze wypadnie. Tylko właśnie tutaj na słaby mam dość pierścionek też, no ale okej, najpierw zaczynamy od broni i wtedy zobaczymy, czy coś jeszcze będziemy w stanie zrobić. Już możemy na szczęście patrzeć na bronie, które nawet nie mają dziury, no bo mamy tego kowala w końcu. Tu mi tarcze dropią, tylko ja nie chcę na tarczę golda. Bardzo jest mało wojowników, to i bardzo mam mało tarcz w klaserze, tak zauważyłem, no ale trudno, tak jak mówię, nie będziemy na to golda marnować. Zobaczmy, co tutaj dalej pójdzie. Jakaś broń, inteligencja, wytrzymałość, mamy znowu tarczę na wytrzymałość, broń, no ale górny rozrzut słaby. No raczej będziemy szukać na samą siłę. Zobaczymy w ogóle broń na samą siłę bez żadnej wymiany gemów, czyli gemy zostaną tak jak jest. W tym momencie mam 2 na HP i reszta na siłę i po prostu zobaczymy, jak będzie słabo, to spróbujemy dorzucić z 1 na HP, no i wtedy zobaczymy, jak to wyjdzie. A może jeszcze jakiś epic poleci. No tu fajna broń, no ale niestety 230 tylko górny rozrzut, a w tym momencie mamy 276. Ta broń epicka jest w ogóle bardzo mocna i ona, jeżeli się nie mylę, poleciała mi z lochu, ja jej nie znalazłem w sklepie, także tu akurat duży plus, że troszkę tam chociaż itemki oddały, jak nie oddawało szczęście. Tu mamy górny rozrzut 279, no ale jest siła szczęście. No ale tak patrzę, że te górne rozrzuty wcale nie są o wiele większe niż my mamy w tej obecnej. No ale dobra, zobaczymy. Zawsze to te średnie również powinny troszeczkę pomóc. O!
O, zobaczcie, jak miło. 302 górny roll, 32 średnie. Wow, gdzie inne nam dawały po 20. No i mamy na wszystkie staty. Jak najbardziej to bierzemy. Robimy sobie odzysk klejnotów. W takim razie gemów nie wymieniam, bo mija się to z celem i od razu sprawdzimy sobie na SF Toolsie, jak w tym momencie wyglądają nasze procenty. Czy może coś jeszcze spróbować poszukać, czy jednak powinno to paść. 1.20, a nie, dobra, sorry, nie szczytało mi nowych lochów, że tak powiem. Zobaczmy teraz. 1.63 na tego wojownika, natomiast 0.81 na tego drugiego, w sensie, no nie wiecie, o których mówię, na tego z lawy mamy 1.83, czyli teraz on powinien raczej paść bez większych dokładnie problemów i od razu mamy jakiś pierścionek plus 32, od razu go zakładamy, wymieniamy sobie odzysk klejnotu, już mamy szansę dzisiaj na kibel, zobaczymy, czy nam się to uda. Awkę będę klikał i tak po 18, bo jeszcze musimy sobie te petki z nocy znaleźć, zresztą one są bardzo istotne, no bo w tym momencie nie mamy tutaj dwóch głównych petów, czyli czompa i jeszcze... A nie, tylko czompa w sumie, bo resztę mamy. No ale ten czomp, wiadomo, również jest ważny, zwłaszcza że mamy sporo tych truskawek, więc może jeszcze coś tam w środowisku zrobię. Okej, wracamy tutaj, no i zobaczmy. Teraz mamy smoka obłędu. Na niego przed wymianą pierścionka było 0,80%, po tej wymianie wydaje mi się dokładnie, że nawet będzie więcej. No i okej, jakieś rękawice, zobaczmy. Pancerza bardzo dużo tracimy, także chyba sobie odpuszczę, nie będziemy ich tutaj ogarniać. No i zobaczmy, mamy arenkę, mamy to zrobione, jak sami widzicie. Widzicie, 105 level dobity. No i jest, kupujemy od razu ulepę na siedzisko. O, w ogóle jest takie coś, pytają nas, kiedyś tego chyba nie było. No ale właśnie, kupujemy sobie ulepę na siedzisko i już zaczynamy tą arenę nieszczęsną maksować powoli. Teraz mamy mrocznego obcego, zobaczmy, czy on w ogóle jest do zrobienia. Bardzo możliwe, to jest co prawda zwiadowca, no ale zobaczmy, może na niego by się jeszcze udało. Od 110 jest kolejny klucz, nie? Tylko pytanie właśnie, czy tam się uda dzisiaj do tego 110 doczłapać jakoś, bo może być problem, no ale zobaczymy, na spokojnie tutaj zobaczymy, jak to nam pójdzie. Mroczny L, w ogóle chyba będę mutował mikrofon, jak mnie tak nagle w gardle zacznie drapać, tylko że no to też na odcinku średnio to będzie wyglądać, nie? Zanim ja tutaj kliknę, żeby zmutować, ale dobra, nieważne. Okej, siadło nam i mamy 107 level, czyli jest jeszcze bardzo duża szansa, żeby to zrobić. Teraz mamy przybysza z kosmosu, 185 level to jest mag i chyba 10 to również jest mag, ale to jest ta, jak ona się nazywa, maszyna do zabijania, no to jej to na pewno już dzisiaj nie zrobimy przed osiągnięciem tego 110 levela i kolejnego lochu. Ale tego przybysza z kosmosu, kto wie, może by się nawet udało. Czekajcie, sprawdzę może procenty, zamiast tak klikać bez sensu. W55, dobra, jeszcze raz. No jak będzie ponad 0,50, to chyba ładujemy, no bo szkoda, szkoda by tego nie zrobić. Zobaczmy. 0,22, ua, no to są akurat bardzo, bardzo małe procenty. A jak nam tutaj, jeżeli chodzi znowu o bronię, bo jeżeli byśmy wymienili znowu broń plus 4,330 górny, zobaczcie, taka by mogła być, jakby nam poleciała na siłkę. No ale zobaczymy jeszcze, 225, może coś ciekawego by nam wyleciało z tego shopu. 240 na samą siłę, ale no bardzo słaby, no musi być górny rozrzut na pewno większy, 306, o zobaczcie, tu 221, tu mamy 307 na wytrzymałość tylko, no ale stracimy trochę boków. No i właśnie, teraz pytanie, może dorzucimy trochę siły jeszcze, no nie chciałem tego golda marnować, ale golda to my chyba jeszcze i z tornada i ze wszystkiego sobie ogarniemy, więc nie ma problemu. No i teraz tak, tutaj tej siły ile teraz mamy? 3,6,1,7, to powiedzmy, że zmienię ręcznie, zobaczymy. Pyk, no i teraz klikamy all i zobaczmy, czy nam coś to dało. 0,24, no to nie za dużo, szczerze mówiąc. Dobra, poszukam tej broni, chociaż teraz ten, ale mam golda z tych itemów, okej, to nieważne. Ja tutaj strasznie, strasznie chaotycznie niektóre rzeczy robię, zwłaszcza jak tego nie robię na streamie, bo na streamie to mi zawsze ktoś pomoże. No i chyba mamy to, plus 4, 327 górny i na samą siłę, tylko że właśnie zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Golda nie mam, ale golda sobie mogę ogarnąć, sprzedając na przykład te dwa itemy, więc to jest taki plus. Tu mamy 317, no dobry, dobry jest ten górny rozrzut. Tu sobie zrobimy miejsce na klejnot od razu. Tu sobie to odzyskamy. Fajnie by już było mieć kibel, to bym coś wrzucił, no ale trudno. I dobra, teraz sobie sprawdzimy. Level...
Szczytamy od razu, bo jeżeli to by nie zadziałało, to jeszcze dorzucę może jeszcze jeden gemik na HP, bo ten gem na HP może być ważny, dlatego że wiadomo, tamta broń była, o kurde, 0,22. No to lipa straszna, w sumie to w SF Toolsie mogę to zrobić. Gem na HP powiedzmy, że mi da 130, no coś koło tego. Czyli jakbym zabrał 130 siły, 6,1, taki w sumie trochę się czuję na tym odcinku jak na live, no ale mam nadzieję, że się podoba. A dodamy sobie powiedzmy 4,9 tu by było, cyk. No i okej, klikamy all i jak to teraz wygląda? 0,30, no to już troszkę więcej, nie? To już trochę więcej, możemy jeszcze tego gemu poszukać, tak szczerze. Zobaczymy jak to nam pójdzie. Już zarabiam na gemach, więc z goldem nie ma problemu, już od dawna zresztą. Poszukamy sobie tego jednego na HP, dorzucimy go. Dokładnie, o teraz nam już lecą w sumie też małe, zapomniałem o tym, ale to i tak jest większy niż te co mamy. Więc okej, teraz najsłabszy na siłkę, który to jest? 138, 135, czyli tego byśmy wymienili, cyk. Mamy troszkę więcej HP, znowu zeskanuję. Zobaczymy jak to nasze obliczenia nam wyszły. No i zobaczymy, no może jakieś sportowe, powiedzmy 0,33 nawet. Sportowe 100 grzybków, coś takiego, zobaczymy czy by się udało. No bo jakby on padł, to już będziemy bardzo blisko 110 levela. Klucz, jeżeli chodzi o do następnego lochu, to nawet nie wiem czy jest w misji, czy może normalnie w gabinecie magii. Czekajcie, zerknę sobie. 110 w zbrojowni, przepraszam, od 110 poziomu, no to tak, 110 level dobić i byśmy byli w stanie dolecieć dalej, no ale zobaczymy, czy nam się to uda, czy też nie. Troszkę tutaj więcej HP, troszkę pokombinowałem, no rozrzut jest większy, muszą te kryty z górnego rozrzutu wiadomo siąść, troszkę mi spadły też procenty na kryta niestety przez wymianę tamtej broni, ona była dobra, ale no zobaczymy, po prostu zobaczymy, no wskazuje wszystko na to, że procenty mamy w tym momencie większe niż były wcześniej, więc w teorii chyba decyzja z wymianą broni lepsza. No ale właśnie, kilka grzybów na sportowo, to jest to co mówiłem, wcześniej niby z magiem nie ma problemów, a tutaj następny mag, no i już niestety te problemy się pojawiają. No gdyby był weekend epicki, no to by to szło dalej. Wiadomo, to niestety jest ten ból, że w niedzielę nam się nie udało dalej polecieć. No ale cóż, no nie miałem kowala, ciężko mi było cokolwiek tam zrobić. Zablokowałem się na tym lawy coś tam, tym bosie, którego dzisiaj na odcinku zrobiliśmy. No i niestety wygląda to tak, jak wygląda. Dobra, tam jakaś fajniejsza próba, taka bliższa powiedzmy. No ale generalnie tutaj widzę, że póki co za dużo mu niestety nie zabieramy. Jeżeli chodzi o HP, no to muszą koniecznie te kryty z tego górnego rozrzutu siąść i wtedy ten przybysz z kosmosu by nam padł. No ale zobaczymy jak to pójdzie. Kolejny lock powinniśmy zrobić w zasadzie cały, skoro zrobimy tego przybysza z kosmosu, dlatego że tam bossem, pamiętamy, jest nasze odbicie lustrzane, czyli zrobimy. Pewnie nam polecą jeszcze jakieś epiki z tych 10 pięter w tamtym lochu. No i potem sobie byśmy mogli wrócić tutaj i pokonać maszynę do zabijania. I pierwsze 9 lochów mamy skończone i w zasadzie teraz prosta droga do tego, żeby ogarnąć podziemie, nie? Wiadomo. No tylko właśnie, zobaczymy. No jakbyśmy byli berkiem, to by to bez problemu padło. No ale że jesteśmy wojownikiem, to niestety nie jest tak łatwo. No ale dobra, no poszukamy. Wiadomo, no jeżeli chodzi o itemy, to też mam słabe tutaj, no pierścionek wymieniony, ale pasek jest bardzo słaby, trinket jest bardzo słaby, tylko wydaje mi się, że nie są one jeszcze na tyle słabe, żeby po prostu wymieniać na zwykły itemek. Bo jednak zwykły item chyba w moim odczuciu będzie lepszy, zwłaszcza że no tutaj broń na przykład dała mi 204 siły, czyli no w teorii może trinket i bym mógł wymienić, no ale nie wiem, bo mówi się tak, że jeżeli zwykły itemek daje ci dwa razy więcej głównej staty niż jakiś epicki, to wtedy wymieniać, ale no mówię, na razie tylko i wyłącznie potrzebujemy szczęścia, a jeżeli się to nie uda, no to trudno. Grunt, że mamy tą arenę, no czwarty dzień, nie jest to wcale najlepszy wynik, ale jako wojownik na tym serwerze to i tak nie wyszło wcale tak źle, jakby mogło faktycznie wyjść, bo zawsze byśmy mogli mieć później, nie? Wiadomo. Tam w ogóle z W40 sobie porównywałem tego swojego wojownika na tym serwerze, no i tam w pierwszy dzień miałem 26 level, tam w ogóle drugi, trzeci dzień to tragedia była, no na pewno nie poszło nam tak dobrze jak na tym wojowniku, to jestem zdecydowanie pewny, a druga sprawa, że tam też było dużo więcej takich mocnych wojowników i dużo więcej po prostu cisnęło. No na tym serwerze, to co już wam mówiłem wczoraj, za bardzo takowych nie ma. Chociaż no mówię, nagrałem to w poniedziałek, może się coś zmieni do wtorku, ale wydaje mi się, że raczej nie, raczej
Będzie ciężko, żeby cokolwiek się tutaj faktycznie zmieniło. Dobra, no jeszcze powiedzmy 70 prób na niego, taki sobie ustawię limit. Jak się uda, to się uda, jak nie, to trudno. No i może coś tam jeszcze pokombinujemy wieczorkiem, no bo jeszcze te pupile zdobędę, zawsze to jakieś dodatkowe statystyki nam wpadną, no i może faktycznie tego przybysza udałoby nam się machnąć. Albo to zrobię na live'ie, jeżeli w ogóle był live, bo nie wiem, wy już wiecie, czy był wczoraj, czy nie. Albo to zrobię na live'ie w poniedziałek, żebyśmy mieli jasność, czyli wczoraj, albo po prostu już sobie do kolejnego dnia poczekam. No jednak chyba dwóch pupili nam brakuje z mroku, nie? Nie, jednego. Z mroku nam brakuje jednego, z ziemi dwóch i z ognia dwóch. Czyli no ten pupil z mroku by w sumie może i różnicę zrobił. Zawsze to by wpadło tam troszeczkę statystyk właśnie z... do HP, no nie? Więc no na pewno by to pomogło troszkę, no ale okej, zobaczymy jak tutaj to pójdzie. No to jest ten ból, że właśnie taki raż najlepiej zrobić na weekendzie epickim, no bo sami widzicie, że jest o wiele prościej, chociaż no z tą bronią epicką nie powiem, ale nam się przyfarciło tak szczerze, że nam poleciała akurat na wszystkie staty i to w zwykły dzień bez eventu, no ale dobra, trudno. Kurczę, no 0,30%, tam chyba ponad 0,32 było, to wcale nie jest tak mało, no w teorii by ten przybysz mógł paść, no ale jeżeli nam się to nie uda, to jak nie dzisiaj, to jutro. W tym momencie i tak jestem zadowolony. Dobra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 i tyle. Niestety, nie udało się. Nie ma co przedłużać odcinka. Zobaczymy, jeszcze tu mam sporo awki. Jak złapę pupile, to może jednak to siądzie. Wszystko jeszcze tak naprawdę dzisiaj przed nami, ale i tak, tak jak mówię, no udało się to ma rękę kliknąć. Ja osobiście jestem z siebie zadowolony. Tu może będę jakoś to, muszę przypomnieć, co jak tam te początki z tą areną były. Jest tam taki fajny rozpis, poradnik do zarządcy areny również polecam, ale tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak to oczywiście zostawcie kciuka w górę, zostawcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama. Jakiś tam progres tak czy siak został zrobiony, także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie i chyba tyle. Pamiętajcie koniecznie o tej łapie w górze, no, w górę, no i piszcie jak u was wyglądają wasze postacie po tych, no w tym momencie jak to oglądacie, to już jest piąty dzień serwera, to jak to po prostu u was wygląda. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!